Witajcie dzisiaj jeszcze raz w okolicach Bydgoszczy, a dokładniej w miejscowości Kotomierz uległy awarii wagony pociągu wiozącego kukurydzę z Ukrainy, a dokładniej zamki w drzwiach, jeżeli tak to można powiedzieć. Według szacunków wysypało się około 160 ton ukraińskiego produktu. Jak widać, poseł podczas ostatniej interwencji poselskiej nic nie mógł skurać, bo nie dowiedział się, jaka obca firma plombuje i piankuje wagony, gdzie polskie służby ochraniały cały incydent, nie wiedząc nawet, kogo ochraniają. To jak widać, nie trzeba było długo czekać, by niemoc przerodziła się w konkretne działanie. A rząd, jeżeli dalej będzie bronił interesów dużych korporacji, takich incydentów będzie miał coraz więcej. Przypomnę tylko raport NIK, który dobrego zdania o produktach z Ukrainy nie miał. Dla tych, co oczywiście płaczą za produktami, które nie trzymają żadnych norm ustalonych przez Unię Europejską, gdzie członkowie Unii już te normy muszą utrzymywać. W naszej przestrzeni politycznej jeden z polityków, który działa wyłącznie w interesie Ukrainy, całkowicie nam się odkleił. Mowa tu o wypowiedzi pana Kowala, który stwierdził: zbrodnia wołyńska nie obciąża państwa ukraińskiego, bo nie istniało. Dla cybernetyka, który potrafi odróżnić i zdefiniować naród i państwo, sprawa jest prosta, bo może państwo oparte o prawo to może nie istniało, ale naród ukraiński z wszelkimi swoimi ideologiami czerwono-czarnymi już tak. Poza tym Ukraina ciągle próbuje udowodnić, jaka to ona długowieczna i wywodząca się z samej starożytności, a może i jeszcze starsza. Niedawno jeden z tych ich naukowców, odklejony tak samo jak ten poseł, ale w drugą stronę, wykazywał pochodzenie Ukrainy albo może i sam wpływ Ukrainy na Egipt. Bo jeden z tych znaczków egipskich był podobny do ukraińskiego tryzuba. Czyli ci twierdzą, że istnieli niemal od zawsze, a ten im tu wyskakuje, że w czasach II wojny to jeszcze nie istnieli. A tak poważnie, to trzeba sobie zdać sprawę, że mamy takich polityków w polskim Sejmie i są oni gotowi spalić Polskę, by tylko zrealizować interesy Ukrainy. Jeżeli materiał uważasz za przydatny w torze informacyjnym, zostaw kciuk w górę i pozostaw subskrypcję, jeżeli jesteś tu nowy. Dzięki i do następnego.